Pierwszy mecz przed nami, ladies and gentlemen, tym oto składem. W ogóle jestem fanem, widziałem dzisiaj, a propos jeszcze zanim przejdziemy dalej. Słuchajcie, oglądałem dzisiaj Włocha, który tam grał z Pro i grał z Zalesiem. Chłop, wiecie co robi? Chłop wchodzi do meczu, wchodzi w to, z kim go zmeczowało, sprawdza jego profil i na profilu sprawdza, ile miał meczów w FC24, ile ma meczów, godzin w FC24, ile ma godzin w FC25 i czy gra w inne gierki. Jak gra tylko w FIFA i ma dużo godzin w FC24, to nie wchodzi do meczu. Czujecie to? Gdzie to sprawdzić? Na playce jak grasz, to tutaj ci się wyświetla, z kim się zmeczowałeś i możesz sprawdzić jego profil. Pierwszy mecz z tym oto składem. Leroy Sané. 4 gwiazdki sztuczek, 2 słabszej. Pamiętajmy o tym. Lewa noga lepsza. Z prawej nic nie umie. Przypomnijmy sobie. 3 gwiazdki słabszej u Rashforda. Sprint boost też jest jakiś tam. Co tam? Prawa noga lepsza. Żadne rajwalce na rozgrzewkę. Słuchajcie, najlepszą rozgrzewką jest pierwszy mecz Foot Champions. I właśnie rozpoczynamy. No i ogólnie koleś jak sprawdzał, to robił tak, że wchodził tutaj, sprawdzał, że gram z Mrozem jakimś, wchodził tutaj, patrzę tutaj, wyświetl profil i sprawdzał sobie, czekaj, gry i sprawdzał, że tak o, 55 godzin w FC25, 306 godzin w FC24, no to coś tam gra, nie? I jak ktoś miał za dużo, to robił tak. Jedziemy. Madrid! Madrid! A la Madrid! Łatwo! Pierwszy mecz easy, zwycięstwo! Wracamy! 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 Dobrze wajesz! Tak to jest, dajesz tak dalej. No co jest? To, że ja przegrywam ten mecz, to jest taka komedia, to jest taka komedia. Jeżeli ja przegram z takim typem, to ja nie wiem, czy 2 winy wbiję, szczerze. Ale ten łatwe te Foot Champions, powiem wam, w ogóle takie nudy. Grasz ten mecz, nic się nie dzieje przez cały mecz. W ogóle nie wiem, czy jest sens grać dalej. Wiecie, że w tym meczu po raz pierwszy wprowadzenie miałem w 91 minucie? Po raz pierwszy. Jeszcze jeden win i mamy nagrody jakiekolwiek. Pierwszy rozgrzewkowy, fajnie, a teraz drugi amator jakiś. Dobra, pokaż co tam jest. David Raya, Gwardiol, Van de Ven, Oshobo, Schlai, Fernandez i kto na ataku? Jackson w informie. Czyli mamy 1-1, ale ja w ogóle nie miałem tutaj opcji do podań, nikt się nie pokazywał, nie wiem. No nic, 1-1, czyli już bilansik gorszy, to może to gorzej nam da. Dobra, drugi trzeci meczyk, come on. Sanchez, Koch, Anton, Merino, Gorecka, Guar... No kuźwa, no przecież ja trzeci mecz, ja trafiam na jakiegoś... Co to jest w ogóle? Nathan, dzięki bardzo. Ty no... Na razie nie trafiłem na jakiś OP skład, ja nie wiem co się dzieje. Co on gra w tej obronie, ty? Żeby Werner z lewej mi strzelał bramkę, no. Ja zagram 5 obrońcami, ale u siebie na koncie.
No. Czy zastanawiałem się, czy chcę to robić? Zobacz, 3-0, patrz, fajeczka, chillerka, luzik. Daj spokój, robimy to. Koleś już nie gra, a my sobie spokojnie zagramy, żeby strzelić sobie kolejnego power shota, żeby bramek mieć więcej. Jeden pad nie wystarczy na trzy konta. Myślicie, że jeden pad na jedno konto powinienem mieć przygotowane? Nie. Trzecie konto nie różni się niczym od tego, którego będę grał jutro, bo mogę kupować zawodników i tak dalej, tylko rok temu sobie robiłem taki challenge i co roku będę podtrzymywał tradycję, żeby robić sobie taki challenge, że rano zakładam konto. Adrian Pell jeszcze 5 dych dołożył. Jesus. Boją się nas, totalnie. Come on! W ogóle trzy mecze były składy naprawdę z dupy słabe. A teraz? Teraz czuję, że będzie skład za 6 milionów. Pa, skład za 6 milionów. Pa na to. Pa. Pa jeden z drugim. 6 milionów, pa. Harrogate na pewno. Martinez. Okay. Dobra, Jezus Maria, co tu się dzieje? No przesunąłem się! Dobrze, Harry Kane. Na ostatnią akcję, come on. Joka, 11-3 skończone i gówno z nagród? Jak gówno z nagród? Przy 11 to nawet nie złamasz nagrody. Ile zarobiłeś tak łącznie patrząc? Aha. Dobra, szybko, bo tam jakiś ten, złe połączenie jest. Nie no, jest tragedia. Wiesz co, miałem 4 mecze z naprawdę łatwymi przeciwnikami, co by nie mówić. W sensie, mieli bardzo słabe składy. Żaden z tych 4 składów, na które grałem, żaden nie był droższy niż 300 tysięcy? Słuchajcie, ale teraz jak wygramy mecz, jeden z 11, to mamy paczkę z Team of the Weekiem, 11,80 plus, 7, 2 razy po 7,77 plus. Więc myślę, że upgrade do składów blendą. Wierzę, że to jest teraz. Dajcie mi kogoś z Van Dijkiem na obronie, Lucio. Come on. O, no jest dobrze u niego. Jezu, myślałem, że spalony. Come on. Dobra, dobij to. Jezus Maria, wreszcie. Błachowiak zrobi? Błachowiak i Dejmi mogą walnąć, nie? Błachowiak. Nie! Jakie mam zdanie o zwolnieniu Wiktorowskiego? Wiesz co, uważam, że widać było trochę może wypalenie między nimi. Każdy potrzebuje coś nowego, każdy trener wnosi coś nowego do zawodnika. Więc stawiam, że Iga już czuła, że potrzebuje czegoś nowego, potrzebuje jakichś nowych bodźców. No i tyle no. Oh. 4-1, vamos! Ale idziemy, ty. Powiem wam, po pierwszym meczu nie sądziłem, że to się wydarzy. 4 winy wbijemy. Challenge jak co rok, słuchajcie. Co roku robię challenge, że w niedzielę zakładam konta, wieczorem gram w Champions. Czy to wreszcie jest skład za miliony? No nie. No to nie jest skład za miliony. Co prawda szybcy, sprawni zawodnicy, ale nie po to mam żelazną obronę. Harry! Dawaj Harry Kane. Bomba. Ale to chodzi. Ale to chodzi! Ja już jestem prosem, ja nie potrzebuję. Ależ piękna brameczka, vamos! Idealnie, pięknie przeszliśmy. Nie mogę w tym wieku takich emocji przychodzić. Smooth operator, to ja jestem dzisiaj, smooth operator pada. Dobra, lecimy. To jak skipuje, to znaczy, że ma mega dobry skład i nie chcę, żebyś zobaczył jego skład, pa. Van Dijk. Ten Van Dijk tylko, a tak to, no nie no, dobry skład, ale...
Serio? No niestety, 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 za łatwo, za łatwo, za łatwo, szkoda, szkoda bardzo. O, brawo, brawo, brawo. Jak ta obrona chodzi? Wrat, comeback, comeback, comeback. Przyjmowałem z pokorą porażkę, to jest rzadkość u mnie na streamie, więc nie przyzwyczajajcie się. Dobra, zobaczmy, czy to wreszcie będzie jakiś skład za miliardy pesos? O, Polska. Gazinga? Boku, Botkin, Sparantem. Wypożyczony cały skład. No i pięknie, i zajebiście, i tak niech mi spada pod nogi. O, czemu on się tam zaciął? Dobra. Aha. O Boże. Ja pier... Gol. Czemu ta level? Czekałem na nią tyle czasu, no. Gol. Brak playstylu plus żadnego, niestety, u Lamina. Miałem to... O! Come on! Co za syf. Na to konto, bo na tym koncie gramy tylko z tego, co w paczkach mam 12 tysięcy, więc idealnie. To tam ciul, dobra, na wypożyczenie, to jest ważniejsze, to jest na wypożyczenie. Gwardiol, Suarez, Kunduzi. Gwardiol będzie lepszy od kogoś, kogo mam na środku, no, od Stonesa na przykład? Chyba nie, nie wiem. No i czy Brand będzie lepszy? Czekajcie, czy Brand by był lepszy? Gwardiol mówicie lepszy, Nasio? Skąd wy macie paczkę za jednego końsa? Zobaczmy. Głośniej! 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 Istnieje takie coś jak kick-off. Dami, uwierz mi, próbuję strzelać z daleka, zwłaszcza, że mam Kane'a na fineski, ale to nie działa, to nie działa. Albo ja o czymś nie wiem. Come on! Pierwszy rage quit w ogóle. Oh. 7 winów już! Słuchajcie, zbliżamy się do paczki z Hero. Paczka z Hero. It's coming. Piątka z tyłu. Okay. Niestety, ten skład jest bardzo podatny na sprint. No, Patrinio, to normalne, nie? Ten restart gry to jest normalna sprawa. Słuchajcie, 7-3 wchodzimy na 7-5. Robi się niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie. No, koleś miał jedną taktykę, bieganie po skrzydle i strzelanie. Come on. Madrid! Ala Madrid! Menemo. Ja już gram na bombie, od razu z bomby gram kolejny. O Jezu, jak jutro nie będzie Redemption i jakichś 13 winów, to ja nie wiem. Nie, da się, wiesz kiedy? Jak siedzisz sobie z ziomkami przy browarze, przy chipsach i z ziomkami sobie grasz na kanapie. I strzelasz ziomkowi bramkę i się cieszysz z tego, nie? Wtedy się da.
dotknąłem nic! Nic nie zrobiłem! Nie naciskałem żadnego przycisku! Nie naciskałem żadnego przycisku! Pa, druga żółta? Druga żółta. Wyjeb mi Rajkarda. Tak jest! 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 Ja tylko chciałbym sobie, sobie cofnąć. $500, ladies and gentlemen. 500 zł. 500 zł. Tam też wcześniej w słupek strzeliłem dwa razy, trzy razy obok bramki, bo po prostu content chciałem, bo tak mi się zajebiście gra w tą grę. Specjalnie wychodziłem sam na sam cztery razy, żeby oni po prostu bramki nie strzelili, nie? Także to wiecie, nie przejmujcie się tym, nie? Content, po prostu robię dla was content. Najlepsze jest to, że ja mógłbym równie dobrze zamiast 7-7 mieć 13-2. Nie? Come on, ziomuś, proszę cię, Jezus, wyjdź, szybko. Jest. Ja pierdzielę. O, matko boska. Częstochowska. Dobra, obierzmy te nagrody. Upgrade do składu, cokolwiek, no. Finały, ranga szósta, matko jedyna. No, co wam mogę powiedzieć, no? Co wam mogę powiedzieć? Upgrade do składu na pewno jakiś wleci. Czuję, znaczy z tych co grałem mecz, mam 8-7 bilans, z tych co grałem, tak szczerze, jeden koleś, to był ktoś, mógłby powiedział, że okej, grał zajebiście. Sorry, wiem, że osób powie, Kamyk, ale przegrałeś 7 spotkań, jak to 6 mówisz, że mógłbyś wygrać, jak przegrałeś 7? No tak mówię, nie będę mówił, lepiej zobaczmy co, na pewno odda. Takim słabym graczom jak ja powinno oddawać, żeby mieli zachętę dalej grać, więc zobaczmy. Co my tu mamy tak naprawdę? 10,82, dwie paczki Team of the Week, jeden win więcej dawał nam Hero, 2,86 plus i 15,81 i 30 tysięcy, więc spoko. 200 punktów trzeba nabić, ale z tym nie będzie problemu. 35 tysięcy, więc jakaś paczka na pewno też jeszcze ze sklepu wleci. No to zacznijmy od tych najgorszych, czyli z jednym Team of the Weekiem, wymiennym co prawda, ale zobaczmy, nie ma walkoutu, no też czego bym się spodziewał. Sergio Gomez na Quicksell od razu. Piłkarska paczka Team of the Week. No nie. Borja Sanchez też nie, też Quicksell, więc mamy kolejne 10 tysięcy na paczki w sklepie. No dobra, jest walkout, uwaga! Walkout, pa! SPD. Rodri do SBC. Rodri do SBC 91, wow. Zobaczmy, drugi. Oho! Kto? Bulagu, no kurczę. Nie wiem jakie Monako. Słuchajcie, 20 tysięcy. 3 sztuczek, to już go skreśla. Słabe style bardzo strzelania. No dobra, okej. Okay. Przynajmniej jest jakaś specjalna karta. No to teraz 10,82, wymienny. Czy będzie walkout, jest kobitka. Nie no, gdzie walkout, jaki walkout, co ja bym chciał walkout. Marta, ale... No i zobaczmy jeszcze 15,81. No na razie powiem wam, do składu. Do składu ciężko to widzę. Walker! Nie no, wiadomo, że White, to nawet nie ma co.
nie ma co, co inaczej mówić. Christensen powoli. O, no to powiem wam, upgrade składu potężny, tak naprawdę. Nikt. Nikt. Lachu forma mutant. Słuchajcie, ja też w pewnym momencie miałem 5-1 chyba. Miałem też 7-2 chyba, czy 7-3. Talking all about it, but I really